Już 15 grudnia odbędzie się kolejny musical Szkoły Tańca PDB prowadzonej przez Fundację Ster. Tym razem artyści porwą widzów w kosmos, aby zachwycić ich wspaniałą choreografią, kostiumami, muzyką i tańcem. O tym niezwykłym spektaklu, inspiracjach, pasji, a także konkretnym przesłaniu widowiska opowiedziała nam Izabela Tymich. Rodacy, cieszyniacy, odebraliśmy sygnał z kosmosu. Sygnał, który mówi, nie jesteście sami. Matematyka kosmosu od wielu lat domagała się dowodów na to, że istnieje życie pozaziemskie. To, co było hipoteką, stało się faktem. Jest jeszcze drugi bodziec, dla którego robimy musical o tematyce kosmos. Nawiązaliśmy kontakt ze Stanami Zjednoczonymi, które zasygnalizowały nam, że 14 grudnia 2017 roku jest premiera musicalu Gwiezdne Wojny. Globalnie podchodzimy wszyscy wspólnie do tematyki kosmos. Ponadto czasy są tak ciekawe, że warto zatroszczyć się o świat alternatywny dla ewentualnej ewakuacji. PDB bardzo zawsze lubi kontrasty. W zeszłym roku schodziliśmy pod wodę, w tym roku lecimy w kosmos. Drodzy widzowie, nasz 17. musical pod tytułem Kosmos jest musicalem familijnym. Myślę, że każdy widz, i mały, i duży, znajdzie coś dla siebie. Sądzę, że dorośli zauważą, jakie problemy pojawiają się międzypokoleniowe. Myślę, że młody widz zrozumie wartość rodziny i to, że matkę ma się tylko jedną, bowiem musical rozpoczyna się bardzo specyficzną sceną, kiedy jest dialog między mamą a główną bohaterką Sarą, która w złej godzinie wypowiada słowa, że chciałabym po prostu mieć cię z głowy. I tak się też dzieje, zostaje porwana przez obcych. Co z tego wyniknie? Czy pójdzie po rozum do głowy? Czy będzie żałowała, że wypowiedziała tak drastyczne słowa, dowiemy się w musicalu. Dowiemy się również, że Ziemia z perspektywy kosmosu jest spostrzegana jako miejsce pełnej agresji, kultu pieniądza. I pewnie to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego kosmici się z nami nie kontaktują. Chciałabym podkreślić i powiedzieć, że jestem szalenie dumna z zespołu, który jest zespołem wielopokoleniowym, co jest taką bardzo specyficzną sytuacją. Zespół, który PDB, wcześniej Padebure, był zespołem raczej dziecięco-młodzieżowym. Po latach rozrósł się na zespół wielopokoleniowy, jest to gdzieś około 80 osób. Jest to zjawisko, uważam, wręcz fenomenalne w dzisiejszych czasach, kiedy brakuje tej mediacji pomiędzy pokoleniami i gdzie taka rzesza ludzi wyznacza sobie wspólny cel i pracuje nad nim. Na pewno uczymy się mediacji, uczymy się nawzajem od siebie doświadczeń. Ja z panią Kasią Bonnew, która ze mną buduje ten musical, obserwujemy, no, raz, że fantastyczną atmosferę na treningach, że na próbach po prostu, no, są fajne relacje pomiędzy rodzinami, rodzicami, dzieciakami, bo tak to tutaj właśnie wygląda, że przychodzi rodzic i wciąga w PDB dzieciaki, bądź odwrotnie, przychodzi dzieciak i wciąga rodziców. I jest fajny szacunek, jest fajna mobilizacja, nikt za nikogo się nie wstydzi, każdy każdego wspiera. No, myślę, że to jest chyba jeden z najważniejszych wartości tego całego przedsięwzięcia. Ile osób się pyta, jaki mamy następny cel, jakie plany? Nie będę teraz uchylać rąbka tajemnicy, nie będziemy schodzić tym razem pod ziemię, że dla kontrastu. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że te wszystkie projekty musicalowe, które są, one są dla Cieszyna. Zawsze moją ideą był, tak jak jest fantastyczne hasło, Cieszyn dla Cieszyna, to jest główny cel. Nie jeździmy po całej Polsce i to z wielu powodów logistycznych, ale też nie są takie jakby założenia w tej sytuacji. Pewnie byśmy zaistnieli gdzieś głęboko w Polsce, bo reputację mamy, nieskromnie mówiąc, dosyć fajną, co wskazuje na to frekwencja na musicalach, za co też jestem szalenie wdzięczna. No cóż, dużo się pracuje, to pewnie człowiek zasłużył na to, że po tylu musicalach mamy stale widzów i cenimy to sobie szalenie. Natomiast tak jak podkreślałam, tu są cieszyniacy, oni to budują i to jest dla Cieszyna. Fajnie jest też, że przyjeżdżają szkoły nawet spoza Bielska i dalej, ale tak jak powiedziałam, to jest takie dosyć patriotyczne i to bym chciała po prostu utrzymać. Cieszę się, że tylu samorządowców, tylu radnych się tutaj z nami wspaniale bawi i nas wspomaga, wspiera w tym przedsięwzięciu, bo jest i Krzysiu Kasztura, i Krzysiu Herok, i pan Marek Szczypka, i Grzesiu Julecki, i pan Szymon Szafarczyk, i Cezary Tomiczek. Mogłabym tutaj naprawdę rzeszę dorosłych wymienić i wspaniałe panie, które nie będę może po nazwisku mówić, ale ponieważ jesteśmy Miss Galaxy, z taką mamy rolę, to chyba powszechnie będziemy znany i rozpoznawalny.
wspaniała młodzież, która już też wielokrotnie ma za sobą duży dorobek artystyczny, zaczynając od Agnieszki Danel, która jest główną bohaterką, Nina Woźniak i tak dalej, i tak dalej. Mamy dwóch studentów tutaj nowych. Także zapowiada się fajna przednia zabawa. Dzieciaki i najmłodsi też, no wiadomo, rewelka, będą pewnie, jak to się mówi, wióry lecieć z desek teatru. No i cóż, pozostaje mi zaprosić Państwa na galę wieczorną. Lot zaplanowany jest na 14-15 grudnia. Faktem jest, że może malutko bilecików zostało, ale zachęcam jeszcze, myślę, że warto oderwać się od tej rzeczywistości troszeczkę i zobaczyć, może wszystko z dystansu przemyśleć, bo to też warto podkreślić, że czasami warto po prostu popatrzeć na wszystko z innego punktu widzenia. Myślę, że poza kostiumami, scenografią i grą aktorską i choreografią, że zbudujemy w teatrze ten mały, kameralny, ale kosmos, chciałabym podkreślić, że w tym roku powołaliśmy do życia pion muzyczny. Będzie zespół muzyczny, który zagra na żywo i wokaliści, także proszę trzymać kciuki. Prowadzi zespół muzyczny, warsztaty wokalne pani Katarzyna Kwaśny i pan Błażej Knopek. Dla portalu wifi.pl Aleksandra Heinderek.